Ty masz do mnie pretensje, że zajebałeś i tu przyszedłeś? Czy ja mam za ciebie świecić oczami na mieście i się wstydzić, że przynosisz zajebałeś towar? Ale słuchaj, ale... Tylko gdzie wszyscy to wiedzą i potem ja potem Ej, bo... Poczekaj, wiem, że pauzuję minutę, oglądamy już 5 minut, ale rozumiesz to? Ile mieszkańców ma to miasto, ten dres, coś tam, nie pamiętam jak się to nazywa. Wszystko małe miasto, bo tam zawsze wszyscy się znają. I w dupę, w takim małym mieście ktoś nadal kradnie z Pepko, gdzie pewnie każdy cię zna. Oj, to tak ciężko. A i on to... wygląda jak mamon, w sensie... Tam wyświetlasz pewnie. Mamon w Lombardzie. Jeszcze wszystko. Złodziej wpadł na minę. Jakiś złodziej przyszedł do Lombardu. No way. Ciekawe, czy z wiertarką, czy z wkręta. Witam, tequila. Po dwa dychu za każdą jedną. Dam ci za darmo, już możesz stąd iść. Czemu? Bo wiem skąd to masz i no to co? Oddam to po prostu tej osobie. Nie no to oddaj mi to z powrotem i nie oddam ci tego, zajebisz. Ej, to jest jakiś typ co tu przychodzi? Bo tak głos kojarzę, ale w sumie tu często ci żule, nie pijawszy się w półsłówka, brzmią tak samo. Po dwa dychu za każdą jedną. Dam ci za darmo, już możesz stąd iść. Czemu? Bo wiem skąd to masz i... No to co? Oddam to po prostu tej osobie. No to co? Sobie. Nie no to oddaj mi to z powrotem i mnie oddam to... ci tego, to ja to oddam. I mnie to dupę nie by... A ja, ale on to ze sklepu ukradł czy skąd? Zobacz, to wygląda jakby wisiało gdzieś powiedzmy przy kasie w tym RTV Euro AGD. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Cienki. Enderion dał na Golibordę 6 zł i 66 groszy. To ty jesteś ten cały Bartek Dzbartek, co ze Steve w Minecrafta grał? Tak, ale tylko przysięgam, że tylko graliśmy razem. Tylko przysięgam, że nie robiliśmy ten. Powrotem. Coś ci powiedziałem, mordo. Wiem, że to z Pepko zajeb. Pracuje tam ktoś, kogo znam. Ale ja coś powiedziałem, że jak przyjdziesz z tym, to po prostu to wezmę i mu oddam. Ale ja coś ci powiedziałem teraz w tym momencie. Co? Oczekiwałem zaufania od ciebie. Powiedziałeś przed chwilą, że mogę ci ufać. No i co? I teraz złamałeś dane słowo. Oczekiwałem, że... Ej, oszukać złodzieja to 2 minusy dają plus, rel? Czyli tak naprawdę on mu w tym momencie pomógł. Jesteś normalny jakiś chłopak, tak? Mnie tu mogło nie być. Musiałem tu przyjść? Nie musiałem. Ty masz do mnie pretensje, że zajebałeś i tu przyszedłeś? Czy ja mam za ciebie świecić oczami na mieście i się wstydzić, że przynosisz zajebałeś towar? Ale słuchaj, ale... Tylko gdzie wszyscy to wiedzą i potem ja potem Ej, bo... Poczekaj, wiem, że pauzuję minutę, oglądamy już 5 minut, ale rozumiesz to? Ile mieszkańców ma to miasto, ten dres, coś tam, nie pamiętam jak się to nazywa. Wszystko małe miasto, bo tam zawsze wszyscy się znają. I w dupę, w takim małym mieście ktoś nadal kradnie z Pepko, gdzie pewnie każdy cię zna. To ma sens w ogóle? To jest w dupę bez sensu. 10k ludzi. Słuchaj, przecież... I wstyd w ogóle ciebie obsługi. Słuchaj, mordo, ale przecież ta osoba nie musi wiedzieć, że ja tu byłem, tak? Mnie tu w ogóle nie... Ja pierdzielę, człowiek duch. Było i tyle. Ja ci coś powiedziałem, oczekiwałem czegoś w zamian też. Ale jeżeli ja wiem skąd to jest i że to jest prosto kur... z ciepło jak ch... to nie wezmę ci coś. Ale Iwan, mnie tu mogło nie być, tak? Iwan, Iwan, chłop myśli, że to jakiś amerykański film o ruskiej mafii. Ty, posłuchaj, Sigma ten w okularach, ten sprzedawca, nie? Dobrze robi, króciutko ze złodziejem. Chciałem być? No przecież nie było mnie tu i tyle, no proste. No kur... No nie bądźmy ludźmi, no kur... Mordo. No przecież mnie tu mogło nie być, tak? Ja... Co? Musiałem tu być? Musisz powiedzieć tej osobie, że ja tu byłem z tym? Tak, bo to mój przyjaciel. No ty... Mordo, no bądźmy ludźmi. No nie, spoko. Chłop ukradł rzeczy ze sklepu i... Bądźmy ludźmi! Co to w dupę jest? Ja pierdzielę. Ja to po prostu oddaję, a ty możesz już sobie iść. Tak będziemy grali. No tak.
No dobra. I co, jutro cegła wpadnie przez okno? Z iPhone'ów, co tam masz? Ta dycha? Taka z... Czy tam coś masz jeszcze ciekawszego? Zobaczę. Ale porypany chłop, ty. Okradł jednego, przyniósł drugiemu. I bądźmy ludźmi. Nie no, przesada. No co, dyszka jest tutaj. Ale model wyżej czy niżej? Nie, bardziej wyżej. Jest SE 2020. To to taki zwierz. Nie, to nie. A musi być iPhone? Mhm. Jak siódemka podobno. Ile bardzo, taki? Nie? Co tylko siódemka, co miałam. Też taki nie miałam aparat. To dycha chyba, nie? Czy masz coś jeszcze? Ty widziałeś dyszkę? No ten. No ten. Aha, jest X. Będę no. W coś grał dzisiaj? Tak. I ósemka to nie, to nie. Nie, ósemka to nie. No to jedynie ten jest, no. Nie, ten, nie? Nie ma więcej, było sporo, ale to dobre telefony są, to idą, nie? Co się jeszcze patrzymy? Nie wiem, co chciałeś, chcesz gdzieś. No ty tam, nie, no gier to... Ile taki iPhone'ik idzie? Ale lustrzankę jakąś? No tego Canona ogólnie... Tak, Rukasz, tak wygląda. Macie go bez obiektywu, nie? To jest normalnie sam tylko Canon. Ten, co tu stoi z przodu? Tak, Seb, no. Ale wróci do pierwszego. Lustrzanek jest tylko ten Canon, ale ja zobaczę, bo gdzieś miałem jakiś obiektyw. Ej, drogi towar kupują, nie? Założyć go? Będzie można fotkę pyknąć, zobaczyć. No, jakbyś mógł. No tu jest jeszcze taka stara karta pamięci. To nie jest jakiś ten z nowszych, to jest ze starszych, nie, ale taki tak, wypasiony nie. Pewnie. Autofokus. To nie wiem co to. To nie wiem. To nie biedny jest... traci, bogaty o, się bogaci. O, fotę. A tu się włącza, dobra. Stare chińskie przysłowia. Tylko wystarczy kliknąć. Autofokus. Działa ten obiektyw z tym, no. Już fotę zrobiłem, tylko no kwestia jest ogarniać takie aparaty, a ja tak no. Nie, ja też nie. Się nie znam aż tak dobrze. To trzeba by było chyba z twoim wujkiem przyjechać. Młody mogli, chyba market będzie. To tak bardziej w aparatach. To proszę, jak wychodzą zdjęcia, wejdziesz w te, co zrobiłeś? No. Uda się? Szału nie ma, nie? Bing czy Ling? No to też tak wszystko na tym wyświetlaczu też by trzeba było oglądać gdzieś pewnie na... Zrobię, to może być pewnie a Boże kadu, no tak. Ty chcesz zdjęcie? Rodzinne zdjęcie w Lombardzie. Jesteś na mnie. Tak. Zrobił takie, że dajcie spokój. Mówię, to tak ciężko. A on wygląda jak mamon. W sensie... Bing chilling. Nie, to pewnie ustawienia na... też, nie? Trzeba by było to albo na normalnie, wiesz, na komputerze, bo tam wyświetlasz pewnie. Mamon w Lombardzie. Jest nie? Jeszcze wszystko to do jest ustawienia. Tylko taki jakiś ten podgląd pewnie. Na zielonym jest pewnie wszystko auto. Dawaj, jeszcze raz. Ta się już skręciła w zdjęcia. No. Są no. Postępy szybkie. No. No. Ale to pewnie ten. No mówię, to nie, no to z wujkiem przyjechać i też model. Z kim to się zna, nie? No. A ile w ogóle za to by było? Tu masz 600? Z tym obiektywem? No. Tu bym zrobił 500 i tu bym zrobił... Ile ten obiektyw? Bezcenny, no. Bezcenny, nie? No, za darmo chyba. Za darmo. To uczciwa cena, może być. Za 500 był obiektyw, to bym zrobił za 4. Czyli by było 5, 9 stów. 8 stów bym nawet zrobił, bo to mi trochę leży długo. Bo ten Sony tutaj od razu jest obiektywem. To zrób 7 i się zgodzę. Ten Sony? Tak, ale to już nie jest lustrzanka, to jest kompakt, nie? Aha. Tam się nie wymienia obiektywów i tak dalej. To jest aparat z 2007 roku, nie? No, to już też taki. To prehistoria. A za to ile? 600 równo mogę zrobić. Brać? 600 za iPhone, a jaki to model? Ja to sobie kup, używa, jakby ci nie przypasił, to oddasz, nie? Dobra. Bierę. No super. To X. A pokażesz mi jeszcze ten głośniczek? 10? To jest ten niebieski. Z którego to roku? Czy to jakiś taki Hinol zwykły? No nie wiem, trzeba zobaczyć, wiesz? A to on to kupował dwa odcinki temu, ha, za dwie dychy. Super basu nie ma, ale głośny, nie? No dosyć głośny, no. Ciekawe, za ile sprzeda? 40? Tam coś jeszcze leży. On co? Wybuchnie. No, odliczanie. Który mówisz? No nie wiem, bo tam ta manta. To? No. Nie. To samo będzie albo gorzej.
Co? Czyli ma, no tak, ale ona była od nowości. On kupił od chłopa chyba wczoraj. Znaczy, nie, nie ma. Nie. Kiedy my to oglądaliśmy? Może kabel też jest. A kabel chyba jest. Tak? Aha. Kabel chyba jest, nie? Kabel może być. Ty, a z 2016 jest iPhone 10? To w ogóle jest sens to kupować? Bo 600 zł za iPhone'a się mało wydaje, to to już pewnie złom trochę, nie? Nie ma reguły. Nie ma kabel. Wiesz co? Cicho. Nie mam kabelka, ale w sumie jak szukasz głośnika, to... Rozumiem, tak Dżima, ale na... stawiam lombardę, oglądamy. Można nadrabiać. Szukać nie szukam, ale... Żebyś mógł nie ładować telefon? Muzyki słuchaj. Chyba nie jest, czekaj. Tylko nie wiem, czy ten twój iPhone obsługuje. Pewnie nie. A, oglądasz, no to gitki. Weź go ten, chciał, nie położymy, go zobaczymy. Co tu jest? To jest ładowarka jakaś? Co to, czy to jest... A, tak. A? Idealnie, idealnie. Musisz to kupić. Patrz, masz głośnik? Musisz to kupić. No, masz głośnik, masz ładowanie, dwa w jednym. Ej, serio? Fajne w sumie. 79 zł. No, jakby. A włączysz go? A to nie jest od Apple, no. Nie? To, to coś. W sensie albo tak jak ten, albo tak jak ten iPhone będzie grał. Ty, nawet lampka jest. Świeci się. No i świeci się jeszcze, tak, jako lampka może robić. Mm. To już w ogóle masz trzy w jednym teraz. Czekajcie, czy to ma jeszcze jakiś głośnik? Czekaj, no ale to ja bym... No, jak... Nie no, 70 to nie ma co. Karta pamięci. Czekaj. Przerywa? Czemu? Ja to taki utwór, nic nie przerywa. To nowy jest. Power off. Bluetooth mode. Connected. Oho. Chłop wyda całą pensję w Lombardzie, a za dwa dni przyjdzie i odda za 50%. Ja pierdzie. Lepiej można graj niż tamten, ale to i tak. To miało grać. Ciężko ocenić w filmiku. Moim, którą mam, nie? Przecież do domu nam nie jest potrzebny głośnik, przecież my mamy. No właśnie, bo to jest taki, wiesz, no... No do domu, nie? No ale ładowarkę potrzebujecie, nie? No tak, no. A co, ładowarki ci się tak kupić do iPhone'a? No i to jest za 79, 70 bym zrobił. Masz głośnik, lampkę i ładowarkę w jednym. Takie gadżety. No ja. Tu nawet kolory chyba można zmienić. Kolory można, no, bo tam widzę też są różne. Jakie? Tam na opakowaniu. A gdzie się zmieni kolory? Nie no, spoko nawet to jest to, to urządzenie. Akurat. Chyba tu. No, ale nie każdy telefon ma to indukcyjne ładowanie, ja nie wiem czy mam. Pokaż jeszcze tamtego, może dwa być miał. Zielony. Tego dużego? Mhm. Głośniejszy jest, nie? Głośny, no. Za ile córkę by wziął, ale co ty piszesz? Pomagamy ci bębenki. Za głośno? Oj, przepraszam. To ile? Ten też kupił, pamiętam niedawno. My się dogadali, nie? No ja my. To jest ten Tracer. Bierzemy takiego czarnego? Nie. Czarnego czy białego? Jest za głośno. No ale to nie trzeba tak, tak głośno. No, to już nie trzeba tak głośno słuchać. A, no to tak. Na kuchenkę indukcyjną, jak dasz telefon, to się naładuje. Połóż i mi daj znać. Zrobisz pancake'a najwyżej. Karaoke jeszcze, można śpiewać. No, ładowarka, czekaj, co? Ale która? Ta ładowarka za 12 zł jest na AliExpress? Serio? Nie będziesz śpiewa? Nie. Jak pójdzie o 2, to 120 bym zrobił. Bierzemy. To ja też muszę napisać listę. Obydwa wziął. To ma nawet akumulator chyba. Wbudowany. To sam ja chciałem. Nikt blatu nie liże, co ty gadasz? Ja będę miała aparat. Tak? Mam. No. Czyli możesz sobie położyć telefon i jak z powerbanka będzie się ładował. Słyszałeś, jak Wika się ustawiła? Power off. Klasa. Jak się ustawiła? Co, mamon kupił iPhone'a? Masz głośnik, mama iPhone'a. Gdzie masz aparat? I co? Manta Tracer, topowe marki mojego dzieciństwa, chińskie gówno. No, to prawda.
A to Manta to jest odpowiednik Tracera, bo ja Tracera to znam, bo to się kupowało kiedyś z piorunami mychę, co działało króciutko, zaraz dwuklik się robił, mi kółeczko nie działało i coś tam, i coś tam. Jeszcze coś tragedia. Tragedia, ale to kosztowało strzyki. Czyli głośnik i głośnik i wszystko mam. Dzięki. A z tym aparatem to się po prostu zastanowić, no, tak? No, no. Dobra. Fajnie. Miesiąc mak. Super, dzięki śliczne. Darka. Miłego. Hej. I co tam dla was? Słuchaj, mam takie pytanie, czy dostajemy może jakąś grę na PS4 taką na dwóch? Na dwóch? No, bo chcielibyśmy sobie myśli, żeby w odcinku wystąpić. Nie wiemy w co w sumie, ale jakby się jakaś znalazła, to fajnie by było. Zobaczę. Dobra. Dwuklik ci zrobił myszkę, w myszce uderzyłeś o biurko i działa, co? Bo te co tutaj są to wszystkie, które macie, tak? Mhm. A tu jest jeden, dwóch graczy. Takie animowane niby dla dzieci, ale czasami fajne są takie gry. Ghost of Tsushima miał. Zresztą grę? Gdzieś? To jest dobra gra. To jest takie, że tam się strzela roślinkami do zombie. Mam też na telefonie, co? Nie, to ja. FIFA odpada pewnie? No odpada. Mam najnowszą, także... No FIFA jest tam dwóch. Graczy, ale to jest chyba wrestling po prostu. Wrestling, no. Nie no, ten. Wrestling by chyba nie wiedziały, nie? Pewnie byśmy pograli trzy razy, byśmy sobie odpuścili. No wiesz co, nie wiesz co jest wrestling? Takie bicie się, tylko takie udawane. No takie. Nie spodoba nam się. Znaczy, to jest trochę inne od Tekena, wydaje mi się. Grałem kiedyś z Kubą w UFC, nie? I rzeczywiście trzeba umieć grać. Nie ma tak, że po prostu bierzesz sobie joystick i klikasz wszystkie losowo przyciski i wygrywasz, tylko po prostu trzeba się nauczyć, rzeczywiście, nie? No, to myślę, że takie bardziej na kilka wieczorów. WWE tylko Mario gra. Z ludzi mi znanych. Popularnego, powiedzmy, czy coś. To tu masz jeszcze jeden, myślę, dwa graczy. Star Wars, Battlefront. To znowu takie rozstrzelanie. No reszta wszystko na jednego gracza. Reszta na jednego? Mhm. Można sobie zobaczyć płytkę, w jakim jest stanie i w ogóle? Pewnie. Zobaczmy. Gówniane te gry, co im pokazał, tak mi się wydaje. Nie, no raczej jest okej. Okay. Ile takie to gry mogą kosztować na PS4 używane? Zombie? 3 dychy? To weźmiemy te Plants vs. Zombies. Plants vs. Zombies jest na PS4? Można, no. Cztery. Coś jeszcze będzie? Czy wszystko? A, to wszystko myślę. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję. Miłej gry. To chyba najlepsze i tak wybrali, bo znana marka, ale czy to jest dobra gierka, to nie wiem. Nie widziałem jej. Nigdy. No, mam nadzieję, że wam się spodoba gierka, nie? Myślę, że tak. Coś koniec. Takiego innego. W Tibie by wykrali ona Paladyn, on Paladyn, ona Druid. Miłość by kwitła. Dobra, to dzięki. No. Dziękuję również, hej. Piękny odcinek ze złodziejem. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę